Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Warface. Tym razem nie gramy w kooperacji, a jednak w Versusie, tak jak tam prosił jeden mój widz, nie widz też, let's playowiec, ale niech będzie, posłuchałem go. Gramy deathmatch drużynowy i mamy zamiar to wygrać, tylko nie ma nikogo ze znajomych tutaj. Także gram sam. I na pewno nie będzie jakoś najcudowniej. No ale przecież nie jest powiedziane, że mam grać kiepsko. A dobra, teraz bez gadania. Bo czym więcej gadam i w ogóle się gada na takich deathmatchach, to już w ogóle jest bardzo ciężko grać. O czym na pewno dobrze wiecie. Troszeczkę oberwał ode mnie. Cholera, dość mocno oberwałem. Kurde, zabójca. Pietrek. Nie ma medyka. Ja żyję. Dobra, idziemy. Dawaj mi to. Czemu mi znikło? Chciałem wziąć i tym strzelać. Jak ty mnie przestrzeliłeś? Jak ja stałem za ścianą? Debilu. To jest oszustwo. Widzieliście to. On strzela przez ściany. Na pewno. Oni wygrywają, bo nam zabili dużo więcej. Ja wam kuźwa dam zaraz. No popatrzcie się, strzela znikąd. O, widzicie? On jest schowany, a nas zabija. Chyba że tam był, ale ja go tam nie widziałem, żeby on był widoczny. Także coś tu mi nie pasi. Był mój. O, widzicie to? To jest niemożliwe. Niemożliwe, niestety, chyba mamy tu cheatera, który rozwala przez ściany. Ale myślę, że zaraz dostanie bana. No teraz mogłem dostać. Bo się wychyliłem. Jak wiszę. Nie. Matka. Coś tu śmierdzi. To jest niemożliwe, żeby tak zabijali nas przez ściany. I idę na żywioł. To ja powinienem go zabić. Nie, to jest tragedia jakaś, powiem wam. Jezu, granaty wszędzie, wszędzie granaty. Przez to nie da się przecież strzelać. O, jakiś Polaczek. No kurde, zabił mnie co, przez to? I znowu wiszę jak jakieś dziwne. Nie, to jest w ogóle porażka. Siedzę za ścianą, a potrafią mnie zabić. No i kto do mnie strzela? Spójrzcie, on ewidentnie stoi za tym. I mógłby mnie tak zabić? Chyba że to jakiś błąd w grze, nie wiem. że siedzę sobie za tym i oni się jeszcze dziwnie śmieją. Ach kurde, ale mi ściągnął. Nie zdążyłem chłopa uszczelić. Chyba, że ja jestem jakiś głupi po prostu. Aha, o widzicie? Dobrze się nie wychyliłem, a on mnie już zabił. Padł ziomek. Chyba dwóch mam zabitych. Ile masz... no to co to ma być w ogóle? Jak to jest możliwe? To się nie da grać. To jest w ogóle masakra jakaś. Wiecie, ja w ogóle w deadmatchach to ja nie gram, bo ja kilka razy kurde, nie zdążyłem się sawać. Kilka razy w ogóle grałem w tej gierce na deadmatchach. Także się nie dziwcie, że gram jak kalika. O, coś mam jakieś, zdobyłem. Leżeć tam! Leżeć! Dobra broń! Cholera. Kurde! Popatrzyłem się gdzie indziej, a on se to stało. Ale fajna broń, kurde. Widzieliście jak ściągłem chłopów? Dwóch? Od razu. Znowu mam tą broń. Oni mają, kurde, jakieś konkretne bronie. Kurde, tu mnie zaszedł gdzieś. Albo to ten gościu strzelał do mnie plecami, nie wiem. To będzie najbardziej nobowski film z Warface'a, jaki nagram. Jezus, oni już nas 100 razy zabili. A jeszcze 2 minuty, przecież to jest niemożliwe. Jezus, wyzywają się tu. Kurde, on tu potrafi wpaść jak dziki. Jak dziki. Jezus, granat. Co to? Zlagowało mi grę. Fuck. O. Kiedy dostałem laga, że... Ale to jest dziwne, bo oni w ogóle się nie boją tu przyjść. Włażą na hama. O, widzicie? To jest po prostu coś nie tak. Mi się wydaje, że jakaś... Bo to nie tylko chyba mi ten lag się pojawił. Mi się wydaje, że oni sobie nie sprawdziłem, bo oni sobie pewnie weszli jako jedna drużyna. O. Ja go obijam, a nic mu nie robię. Wiem, że go ładowałem po brzuchu. On pewnie mi w głowę trafił. Kurde, gdzieś ty był, gościu. Chyba tu zginąłem ja 90 razy. Gdzie ten granat, do cholery? To jest niemożliwe. Muszę więcej deadmatchów brać. Jezus, oni to mają... Nie wiem... Cheaty. I koniec! I przegraliśmy jak ciecie. No cholery jasnej, ale nie byłem najgorszy. Spójrzcie, zabiłem aż 4. Jaki stary ziom. Patrz, jak oni wyglądają w ogóle. Takie uzbrojeni. Wykupili wszystko, co się da. No ale dobra. No to se taki zrobiłem. Zrobiłem sobie taką inną gierkę. Tak, żeby nie grać tego cały czas, no, kooperacji. To weszłem na Versusa i widzicie, jak ja słabo gram. I już wiecie, dlaczego ja nie nagrywam Versusa, bo nie potrafię sobie poradzić w Versusie. Dobra, a na tym będę teraz kończył. Fajnie, jak mnie oglądaliście. I zapraszam do kolejnego odcinka, który myślę, że będzie dużo lepszy. Musi być dużo lepszy. A tymczasem się z wami żegnam i cześć.